Witam serdecznie Państwa, witam na tym spotkaniu. Przede wszystkim na początku chciałem podziękować całej Radzie Nadzorczej, zarządowi klubu, panu prezesowi za zaufanie, jakie tym duchem, który wykonali, mnie darzą. Jak powiedział prezes, nie było dużo czasu do zastanawiania. Bodajże w czwartek zadzwonił do mnie, dzisiaj jest poniedziałek, jestem tutaj tu już w Chorzowie, z czego nie ukrywam, że się bardzo cieszę, że znowu jestem tutaj na Cichej. Na pewno sytuacja też mnie zaskoczyła, że Waldek tak w takim momencie podziękował właśnie za współpracę. Do dnia dzisiejszego byłem poza granicami kraju. Także wydaje mi się, że sztabem tutaj nowym, można powiedzieć, tylko Ryśka tu brakuje, także wszyscy się zmieniają, tylko Rysiu się nie zmienia w Chorzowie. Także Jorgos Papalambru, trener od przygotowania fizycznego, Wojtek Grzyb, bardzo się cieszę, że zgodzili się razem, żebyśmy, tak powiedział prezes, w tym trudnym momencie poprowadzić zespół. Wierzę w to, że Ruch się utrzyma w lidze, bo gdybym nie wierzył, to bym w ogóle tutaj nie przyjeżdżał. Tak jak powiedziałem wcześniej, oglądałem dużo meczy, sportowo wydaje mi się, że drużyna nie jest gorsza, ani powiem, że lepsza od tej ósemki, która będzie walczyć o utrzymanie. No a naszym powiedzmy jakimś, powiedzmy, weryfikacją naszej pracy będzie oczywiście wynik na Murawy. Także no, czeka nas na pewno trudne zadanie, ale zadanie, które jest do wykonania. I myślę, że ten zespół, który jest obecnie w Chorzowie na Cichej, stać na to, żeby utrzymać drużynę w pierwszej lidze. Na pewno nie możemy zapomnieć, skąd moja kariera się zaczęła. Nie? Że tutaj w Chorzowie szkoła sportowa, trampkarze, juniorzy, druga drużyna, pierwsza drużyna, kilka lat gry w Ruchu. Mistrzostwo Polski, także sentyment na pewno do tego klubu jest, ale przede wszystkim tego nie ukrywam. Zawsze to powtarzałem, że prezesa Janusza Patermana znam bardzo dobrze i nie ukrywam, że Janusz miał chyba super wpływ na to, że się zdecydowałem. I tak jak powiedziałem, i dla mnie jest to też szansa, żeby tutaj na polskim, jak to się mówi, rynku piłkarskim się pokazać i klub mi umożliwia taką szansę, daje mi taką szansę. Jeszcze raz z tego powodu serdecznie wszystkim chciałbym podziękować.